Peggy 18. Wszystkim ponownie, znajdujemy się teraz na grobie. No to... co ty, jakie zadanie tutaj zrobić? Zobaczmy na szybko, gra w kości. Znam już podstawy Bowera, żeby wykorzystać, to później zrobimy. Podejrzany Vincent. Pójdziemy zrobić w pierwszej kolejności zadanie podejrzanego Vincenta. Vincent znajduje się nieopodal loszku. A to zadanie nam się otworzyło, a raczej zakończyło po rozmowie z Colmanem w poprzedniej części. Także zobaczymy się nieopodal. No dobra, no to już jesteśmy obok loszku. Vincenta już widzimy tutaj też na placu, że tak siedzi. Tam chyba coś pija. O, oczywiście łódkę najlepiej. Dobra, no to gadamy z nim. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Zaraz, honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel Fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. No to więc tam dostaliśmy pierścień. Który mam? Czy nie mam? O. Spać mi się chce. A, leży nam tutaj. Muszę zrobić leciutkie masę, czy nie znam tego czyta. I weźmiemy pierścień. Tylko, że sygnet licznego nie jest niepotrzebny. Założymy sobie ten sygnecik. I udamy się teraz zrobić zadanie. Zadanie. Pamięć ostrza. Jest pamięć ostrza. Idziemy pogadać z obronnikiem, który znajduje się obok tego szpitala Lewiady. A jest przynajmniej tutaj na placu. Więc sobie z nim pogadamy. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze srebrne. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani.
Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Grywasz w kości? Grywasz w kości? Nie tak często jak kiedyś. Tylko tyle mi zostało, skoro dziewczynki nie są już takie chętne. No to zagrajmy z nim jeszcze. Spróbuję raz na wyniku. Jak się uda, to się udaje. Nie wiem, tylko później zrobię cięcie. Perka. No wie. Przydałaby się trójeczka, żeby wypadła. No nie sobie. Też dwie parki. On mi wrzucił. Fuck. A, jedno się udało. Znowu parka dwójek. Nawet nie próbowałem, bo to chyba nie ma sensu. Trójeczka. Obijmy stawkę. No to czwóreczka. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Moje stare kości. Psia krew, ale jestem mroczny. Pogadajmy tu ze strażnikiem. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Pokazujemy mu sygnet od straży miejskiej, przez co nas przepuści. No i wchodzimy. Nie zbliżać się do więźnia! Dobrze, już dobrze, idę. Czekajmy tutaj do wieczora może. Mierz autora? Nie, to się tak. Fajne. Jakie symbole. No. Dobra, gdzie jest nasze szanie? A ty, pani, ładz nad wyraz piękna. Tu jest szanie. Geralt! Udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Zajrzyj do niej wieczorem, nie umieszkamy, a tym razem się zczynimy tutaj. Panie, raczej błogosław ten przybytek i sprawę. Zaczekajmy tak do północy. Muszę zmienić opatrunek.
spokojnie jak na razie. Bardzo spokojnie. Nie zbliżać się do więźnia! Teraz przekupmy. Tutaj strażnika może nam pozwoli pogadać. Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... On... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Dobra, no to jesteśmy po całej rozmowie. Tutaj z więźniami, ze strażnikami. Zabiję jak i napadają na nas ci bandyci. Pożałujesz! Ja tym razem nacisnę troszeczkę obok niebry. Wysoki synu! Teraz jestem na prawie! Się. Wszyscy tutaj z nimi zaszlachtowani, nawet strażnicy. No cóż, trudno. Nie wiem, czy mam było mnie wcześniej dopuścić. Jeszcze tylko przejrzę tutaj z epoki i będę was wracał. Więc tak, zrobiłem sobie zapis, pozbierałem wszystko ze szczątek i idziemy dalej. Teraz pójdziemy uwolnić dziewczęta od bandytów, którzy ich prześladują. Szczególnie się, że już tutaj mamy na dzień dobry. Spływaj, koleś! Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu chędurzony. Won! Albo cię potnę! A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Dobra, tutaj się pozbyliśmy. Za mało mi płacą. A jeśli chodzi o następny, pójdziemy do nich, jak się leczę, czy nie zrobię sobie nic drugiego. Czyli chwilę wracam. Chociaż wiecie co? Jako, że poszedłem do kuchni, począłem się zrobić eliksir, więc do tej baraniny. Jesteśmy z nim pogadajmy odnośnie wyglądy, żeby mi przykrywały nabiony. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Jeszcze tu wrócę.
albo... Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o Salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Jasne, a ja jestem druidem. Jasne, a ja jestem druidem. Rzucając mi w twarz takie oskarżenie, musisz być albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Ani jedno, ani drugie, baranino. Szkoda, że nie spytałeś moich ludzi, dlaczego tak reagują. A teraz spadaj, zanim skończy się moja cierpliwość. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Nie rządzi. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Dobra. To zrobiliśmy, będziemy się... Dobra, jesteśmy już, nie wiem, daleko... panienki. To idziemy ją uratować. Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Zadarłeś Salamandrę! Z głowy. Oczywiście pozbierajmy wszystko, co możemy wziąć. I idziemy do następnej dziewczynki, z tego względu, że no, kończy się powoli noc. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Zachować czujność! Ej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Śmierci. Weźmiemy oczywiście, sprawdzamy szczątki. I zapiszemy sobie bardzo grę. Że jest jeszcze noc, spróbujemy wejść do szani. Tak godzinny. Może udało się nas porozmawiać tak prywatnie. Chyba, bo nie ma ze spokoju. Co tak włazisz jak krowa do obory?
że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił! Do Szani przychodzę. Do Szani przychodzę. Siedzi taka w pokoju jak księżniczka, gości przyjmuje, a czynsz opłaci tyle, co kot napłakał. Aha. A, płacze, Kicia ostatnio płacze, bo mamusia nie ma na jedzonko dla Kici. A nie będzie przecież Kicia jadła tego, co ta medyczka, bo się jeszcze pochoruje. Aha. Aha. A kawaler bogaty nie zlituje się nad Kicią? Dobra, dajmy trochę złota. Jakieś 20 orenów. Dobra, bądźmy hojni. Dajmy jej 50. No, dwie będzie. Na górę, królewicu! Zapraszam na górę! Dobra, no to idziemy do Szani. Rano. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się, ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną, na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony, w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Szani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Okej, ale nie przestawaj ze mną rozmawiać. Tak? No. Witaj, Szani. Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne, o co chodzi? Jasne, o co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Tak? Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Przepraszam, ale... Dobra, no to z Szani pogadaliśmy, ile mogliśmy. Ja tu już na tym mam 34 minuty, dobra. To się da przeżyć jeszcze. Ale nie odpowiadam, jest, jak dobrze pamiętam. Mjolnir i Karlsztajn. No to za ten czas skoczymy do Karlsztajna, porozmawiać z nim.
Niestety, tak tutaj wyglądają też te misje, że jest sporo chodzenia i rozmawiania o akcji. Także z góry przepraszam za to. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie i to sam Wiedźmin Geralt? Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Rozmawiajmy o Salamandrze. Porozmawiajmy o Salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Nie mam na razie żadnych dowodów. Bywaj. Dobra. Weźmy jeszcze od niego to zadanie, które chcę. Chciałeś mi dać zlecenie. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze, niż się zdaje. Zobaczę, co da się zrobić. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze, niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek.
Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Dobra, no to... Ja na tym... W tym momencie będę kończył odcinek. Zapraszam od razu są też do oglądania następnego, który powinien się już teraz regularnie pojawiać co tydzień w sobotę. No i no co jeszcze? W tygodniu zapraszam na live'y odbywające się na Hitboxie, na moim kanale. Jest oczywiście na mojej stronie profilowej Face'a. Profilowej YouTube'a, Face'a, na stronie internetowej zwykłej też jest. No i jeśli wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, polecajcie innym. To do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.